Przejdźmy zatem Templem, Gus, Hellstrom Banks i Holta. Taśma w górę został Hellstrom Banks, Holta gdzieś tam orbituje po szerokiej. Czy to coś przyniesie? No proszę bardzo. Wydaje się, że niekoniecznie Templem jest z przodu, ale jest. Francis Gus, najwyższa średnia w drugiej lidze, zobowiązuje. Jest prędkość, jest atak, jest prowadzenie młodego Łotysza. Za chwilę chyba do niego może dołączyć Holta. To się wydarzy, na razie jeszcze nie Templem. Teraz on troszeczkę bliżej bandy, zablokował tam Holtę, schodzi do krawędzi. Mężnika, run Holta śmignie przed Templem, na to wygląda, chociaż po dżentelmeńsku zostawił tam jeszcze kilka metrów rywalowi na podwójnym prowadzeniu. PSG Poznań Templem jednak jest szybki, jeszcze będzie chciał tutaj zaatakować choćby runę Holtę, chociaż i ten Gus jakoś daleko nie odjechał. Templem teraz on środkiem toru, teraz on trochę szerzej niż Holta, no ale dostał troszeczkę szprycy, stracił parę metrów z rybka poszła i ostatni łuk. To już naprawdę mało czasu na jakikolwiek atak. Nie, tu się nic nie zmieni. Kolejne 5-1 dla polskiego PSG. 17-7. Francis Gust i Rune Holta pokazują, że po szerokiej, no po szerokiej nie przesadzajmy, środkiem toru można przeprowadzać już w Poznaniu ataki na dystansie.